Witaj piękna. Dziś pokażę Ci, jak zrobić taki piękny makijaż do pracy. Bardzo łatwy, ekspresowy, szybki. E, na pewno sobie z nim poradzisz. Do tego makijażu użyłam takiej paletki. Najpierw nakładam bazę pod cienie, która pięknie mi utrzymuje te cienie. Zaczynam wewnętrzny kącik oka e, takim jaśniutkim następnie będę otwierać oko takim pudrowym różem e, otwieram je troszkę wyżej powyżej załamania, żeby to oko było większe, więc jeśli borykasz się z opadającą powieką, małym okiem musisz wyjść tym przejściowym cieniem wyżej, żeby ten makijaż był widoczny i zbudować taką głębię e, najciemniejszy cień e, matowy nakładam w zewnętrznym kącik oka i przeciągam ku górze jak już mam... E, Najmniej na, na pędzelku. Następnie paluszkiem, świetlisty cień na ruchomą e, część powieki, łączę jasny cień z ciemnym cieniem. I popatrz, jakie, jakie, jaka magia już się robi na tym oku! Naprawdę to jest bardzo prosty, łatwy makijaż dla każdej kobiety. I teraz na dolną powiekę daję ten ciemny e, brązowy, rozcieram go i gotowe. Następnie tuszuję rzęsy tuszem, który robi efekt sztucznych rzęs, który pięknie odżywia mi moje rzęsy. Więc jeśli lubisz takie zagęszczone rzęsy, ten tusz jest genialny. Polecam z całego serca. I gotowe. Oko jest gotowe. Czas na konturowanie. Do tego używam paletki, w której mam róż, oświetlacz i brązer. Na szczytkości jarzmowej za pomocą specjalnego pędzelka nakładam rozświetlacz, następnie róż, Początk pięknie, wtłaczam te produkty, jak one pięknie wyglądają i na dolną część pędzelka nakładam brązel pod szczyt, tutaj pod taką zagłębienie pod kość policzkową i troszeczkę na czółko, linie żuchwy i wyszczuplam swoją buźkę, jeszcze troszeczkę dodaję, wszystko robię jednym pędzlem. Naprawdę postawcie w makijażu na minimalizm, troszeczkę nosek i gotowe. Naprawdę, jeśli szukasz dobrych kosmetyków, e, chcesz, aby Twój makijaż wyglądał pięknie i trzymał się przez cały dzień, serdecznie zapraszam z przyjemnością ułożę Ci pielęgnację, dobry Ci kosmetyki kolorowe, wszystkie produkty możesz zakupić u mnie.